Cześć. Czy wiecie, kiedy najwięcej ludzi odpada podczas nauki języka? I co z tym zrobić, żeby się nie dać? Jeśli chcecie wiedzieć, no to zapraszam. Napisałam ostatnio taki post na Instagramie na ten temat. No i pojawiła się taka propozycja, żeby trochę ten temat opracować szerzej i nagrać całe wideo na ten temat i wstawić je tutaj na YouTube. No więc pomyślałam, że to jest w sumie całkiem dobry pomysł i że jeszcze takiego wideo nie robiłam, jeszcze nie mówiłam o tych rzeczach, które chciałabym dzisiaj powiedzieć. No więc dzisiaj sobie o tym powiemy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam oczywiście do kliknięcia subskrybuję i w dzwoneczek i będziecie wtedy dostawać powiadomienia o nowych wideo na temat nauki języków obcych. Ja oczywiście jestem Sandra, a Wy jesteście na kanale o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i zaczynamy sobie. No więc jak to jest z tą nauką od samego początku? No więc kiedy zaczynamy się uczyć jakiegoś języka, to od razu nam się wydaje, że to jest strasznie trudne. Jeszcze zanim zaczniemy się go uczyć, no to wydaje nam się, że tam spoko, damy radę, to wcale nie jest takie złe, jak nie jak się wydaje, po prostu wydaje nam się, że to jest łatwe. No i kiedy mamy pierwszy kontakt z tym językiem, kiedy zaczynamy się uczyć pierwszych rzeczy, kiedy poznajemy pierwsze słowa, albo chcemy je właściwie poznać, ale nie dajemy rady, kiedy się okazuje, że chcemy czegoś posłuchać, ale niczego nie rozumiemy, no to mamy taką chwilę zwątpienia i się zastanawiamy, kurde, tego jest tyle, ja się tego nigdy nie nauczę. To jest o wiele trudniejsze, niż mi się wydawało. Ten język jest o wiele trudniejszy, o wiele bardziej skomplikowany, o wiele bardziej niezrozumiały, niż mi się wydawał. Nigdy się go nie nauczę, po co w ogóle się tym zajmować? No i w efekcie najwięcej ludzi właśnie odpada już na tym etapie i nigdy nie dochodzi do jakiejś takiej znajomości tego języka nawet, nie? Nawet do jakiejś takiej lekko, średnio zaawansowanej, czy chociażby do takiego A2. Nie, po prostu odpuszczają w przedbiegach, bo to jest zbyt trudne. I ja doskonale znam to uczucie i miałam je również w tamtym roku, kiedy zaczynałam się uczyć języka rosyjskiego i tutaj też podeszłam do tego z takim nastawieniem, hej, to jest przecież język słowiański, on jest super łatwy, ja wszystko będę rozumieć. Okazało się, że nie, że prawie nic nie rozumiałam z tego, co mówili w serialach na przykład. Ja oglądałam, ale nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, co z czego wynika. No byłam takim po prostu głupkiem, który tylko ogląda i nic nie wie. I kiedy ja ostatnio nagrywałam wideo po rosyjsku, to wiele osób pisało, że kiedyś tam się dawno tam uczyli rosyjskiego, ale że i tak wszystko zrozumieli, ale też musicie wziąć pod uwagę to, że ja tam mówiłam bardzo wolno, wyraźnie i używałam no niezbyt skomplikowanych słów, też takich wielu z takich, które są podobne do języka polskiego i to też było takim utrudnieniem tutaj w języku rosyjskim, że jest jednak wiele słów tam, które są podobne do języka polskiego i te słowa one są podobne, ale trochę inne i po prostu kiedy się ich chce użyć, to się okazuje, że się wcale nie umie, bo się za każdym razem myśli, że to przecież jest podobnie, no ale podobnie to nie znaczy tak samo, nie? Więc na tym też polega ta trudność. No i ja tutaj z tym językiem rosyjskim też tę trudność na początku miałam. Ja w ogóle będę też nagrywać osobne wideo o tym, jak się uczyłam rosyjskiego, ale to na razie jeszcze nie teraz, także cierpliwości. Natomiast tak, miałam taką sytuację, miałam takie myśli, i właśnie no to jest ten moment, kiedy tutaj najwięcej ludzi odpada. Ja sobie zdaję z tego sprawę, no i zdawałam sobie również z tego sprawę na początku nauki i wiedziałam, że jeśli to przetrzymam, to będzie lepiej. No i faktycznie tak jest. Po jakimś czasie coraz więcej znamy rzeczy z tego języka. Coraz więcej nam się tutaj klaruje w zakresie gramatyki. Już nie myślimy tak jak na początku, że ta gramatyka, czy ten język jest kompletnie jakiś bez sensu, że w tym języku jest totalny chaos, że tam nic nie działa tak jak powinno, tylko tak pomału zaczyna nam się to klarować, układać i zaczynamy też coś rozumieć, później zaczynamy rozumieć trochę więcej, później jeszcze więcej i kiedy na przykład obejrzymy taki cały serial od pierwszej serii do ostatniej i później go zaczniemy oglądać od nowa, to się okazuje, wtedy dopiero zdajemy sobie sprawę z tego, ile tam rzeczy na początku tego serialu nie rozumieliśmy jeszcze. No i nawet nam się to wydaje wtedy śmieszne, że jak ja tego mogłam nie rozumieć. I tak samo jest z wyrazami, kiedy patrzymy na jakieś nasze notatki sprzed 3 miesięcy, sprzed pół roku, to wydaje nam się to wręcz śmieszne, że notowaliśmy sobie takie rzeczy, które są po prostu dla nas teraz totalnie oczywiste. I później nadchodzi drugi taki moment, kiedy bardzo dużo ludzi odpada.
I to jest taka sytuacja, w której już ten język trochę znamy na takim średnio, na takim lekko średnio zaawansowanym poziomie. Już sobie zdajemy sprawę też z tego, ile my jeszcze nie umiemy i trochę zaczynamy już powątpiewać w to, czy my się tego w ogóle kiedykolwiek nauczymy. I przede wszystkim przestajemy też widzieć postępy. Wydaje nam się, że już się niczego nowego nie uczymy. To oczywiście nie jest prawda, nam się tylko tak wydaje, no ale może to być takie ciągnące w dół i przez to tutaj bardzo dużo ludzi znowu też odpuszcza i po prostu przestaje się uczyć tego języka. No i efektem jest to, że cofają się praktycznie do punktu wyjścia, bo kiedy przestajemy, to nie zostajemy w miejscu, tylko się cofamy tak naprawdę i albo po prostu coś tam robią, ale generalnie używają tego języka, ale już ich nic nie obchodzi, nie obchodzi ich to, żeby w jakikolwiek sposób się poprawić, tylko zostali, spoczęli na tych laurach takiego właśnie lekko, średnio zaawansowanego. No i to jest kolejny etap, przez który też trzeba przejść. Tak jak mówił Winston Churchill, nie? Jeśli idziesz przez piekło, to się nie zatrzymuj. I w tym przypadku tutaj, jeśli się zatrzymujemy w nauce języków na takim etapie, no to zaczynamy pomału się cofać. I z nauką w ogóle jest tak, że ona postępuje skokami. To nie jest tak, że to jest przez cały czas taki bardzo równomierny proces, tylko jesteśmy na jakimś poziomie i utrzymujemy się na tym poziomie przez jakiś czas i później na przykład mamy jeden taki skok w górę, i nam się wydaje, o, ale super, a na drugi dzień mamy totalny skok w dół. Nie tylko do tego stałego naszego poziomu, tylko jeszcze niżej. No i to zależy od wielu czynników. Nieraz mamy po prostu lepszy albo gorszy dzień i to się zdarza każdemu. I nie ma się tutaj co stresować albo wkurzać na siebie z tego powodu. Tak po prostu jest. Generalnie ten nasz poziom utrzymuje się na jakimś takim, mniej więcej takim samym poziomie przez cały czas. Oprócz tego, że mamy te skoki w dół i w górę. I to nie znaczy, że my teraz nagle przestaliśmy coś rozumieć. Nie, po prostu może jedną rzecz rozumiemy lepiej, inną gorzej, może się źle wyspaliśmy, może mamy inne rzeczy w głowie w tym dniu. Od wielu, wielu rzeczy to zależy. No i to też są te takie momenty, kiedy mamy taki gorszy dzień, że nam się wydaje znowu, że niczego się już nie uczymy, że jest jeszcze gorzej niż było. I tutaj też wiele osób może na tym etapie odpaść, a to nawet nie jest etap, to jest po prostu taki jeden impuls gdzieś tam w dół, to za chwilę się znowu wyrówna i będzie dobrze, innego dnia skoczy znowu w górę i będzie w ogóle super, no i tak to wygląda. I my mamy właśnie ten nasz taki średni poziom tego języka, który gdzieś tam sobie już wypracowaliśmy, oprócz tych skoków w dół i w górę. I przez jakiś czas ten poziom się utrzymuje. I dopiero po jakimś czasie następuje znowu taki przeskok w górę i już później ten język utrzymuje się na tym trochę wyższym poziomie i to jest taki nasz nowy, taka nasza nowa średnia, taki nasz nowy standard. I to później też znowu trwa przez jakiś czas i teraz mamy te skoki w dół i w górę od tego naszego wyższego standardu. Po jakimś czasie znowu jest skok, no i jeszcze wyżej znajduje się ten nasz nowy standard i tam później znowu mamy te skoki w dół i w górę, także już jesteśmy na dość dobrym poziomie i nagle możemy się poczuć całkiem źle, bo na przykład mamy zły dzień i wylądowaliśmy gdzieś tam zupełnie na dole znowu. No ale tak jak mówiłam, to się zdarza i każdy tak ma. Więc to musicie pamiętać, żeby po prostu nie stracić tej motywacji, że to jest zawsze taki wasz średni poziom, na którym dzieją się takie rzeczy jak skoki w górę i w dół i to jest normalne. Musicie pamiętać o tym, że języka uczymy się też skokowo, że przez jakiś czas utrzymuje się na tym samym poziomie, ma te swoje różne tam odchylenia, ale mniej więcej utrzymuje się na tym samym poziomie i dopiero po jakimś czasie jest przeskok wyżej. To nie idzie tak. I jeszcze trzecia rzecz, jaka się tutaj wydarza w przypadku nauki języków, też bardzo ciekawa, chociaż ona się wydarza w przypadku nauki wielu różnych rzeczy, to jest to, że za każdym razem, kiedy uczymy się czegoś nowego, to wydaje nam się, że umiemy ten język mniej. Nie, że właśnie bardziej, nie, że bardziej jesteśmy kompetentni, tylko mniej. I znowu cierpimy. To jest tak jak na przykład granie na jakimś instrumencie. Kiedy ja się uczyłam grać na ukulele, ja już kiedyś o tym chyba mówiłam, że później przerwałam, bo nie mogłam tego kontynuować, ja jeszcze pewnie do tego kiedyś wrócę, a może i nie, nie wiem. W każdym razie nie o tym jest ten filmik. Kiedy się uczyłam grać na ukulele, no to kiedy się już nauczyłam jakiegoś akordu, no to fajnie, to mi się grało, nie?
ale później chciałam połączyć ten akord z jakimś nowym, więc musiałam się nauczyć nowego, a później musiałam połączyć te akordy i zrobić przejście z jednego na drugi. No i kiedy na jednym już mi się grało dobrze, już tam umiałam sobie wygrać jakąś melodyjkę, no to uczyłam się nowego, no i na tym nowym, no to tam kiepsko było, tak? Trudno mi było ułożyć te palce w ogóle, już nie mówiąc o tym, że to po prostu fizycznie bolało. No i później, kiedy już mi się to wyćwiczyło, kiedy już zaczynałam to robić automatycznie i już sobie łączyłam te akordy, tak żeby móc je zagrać jeden po drugim, no to zaczęło to już dobrze brzmieć i przestawały mnie boleć też te palce. One się też do tego przyzwyczajały, ja też to nauczyłam się to robić szybciej i po prostu dlatego było to już wtedy bezbolesne. Więc z nauką języków jest tak samo. Kiedy poznajemy coś nowego, to nam się może wydawać, kurczę, jest trudno, kurczę, boli wręcz. No ale tak właśnie jest. Kiedy poznajemy nową rzecz, nowy element gramatyki na przykład, to żeby zintegrować ten nowy element z tym, co znaliśmy do tej pory, to po pierwsze troszkę potrwa, to u różnych ludzi jest różny czas. I po drugie, ta nasza mowa na przykład zwalnia wtedy, bo za każdym razem, kiedy chcemy zintegrować ten nowy element, to musimy się zastanowić i musimy pomyśleć i czasami coś przemyśleć, przeanalizować, dopasować to do tego, co już znaliśmy wcześniej. No i tutaj też z kolei wiele osób może odpaść i traci motywację, bo właśnie przez to ludzie odpadają tak, że tracą te mityczną motywację, bo widzą, że tutaj jest spadek, zamiast wzrostu to jest spadek. A nie, tak jest właśnie normalnie. Kiedy poznajemy coś nowego, jest mały spadek, musimy to zintegrować i później idziemy trochę w górę. Tak? Później znowu utrzymujemy się na tym poziomie, poznajemy coś nowego, następną nową rzecz, następną i jest tego dużo, tak? Ten nasz język spada, musimy to zintegrować, przećwiczyć, mówię, w sensie używać tego, tak, w normalnym języku, a nie robić ćwiczenia gramatyczne, bo nie o to mi chodzi i mam nadzieję, że doskonale o tym wiecie, skoro jesteście tutaj z mną na tym kanale już od długiego czasu, mam nadzieję. I dopiero po jakimś czasie właśnie to znowu pójdzie wyżej i przestanie być, że tak powiem, bolesne, tak samo jak te palce podczas gry na ukulele. Także właśnie pamiętajcie o tych trzech rzeczach, kiedy będziecie tracić tę motywację i kiedy będzie Wam się wydawać, że to tylko Wy jesteście tacy beznadziejni i to tylko Wy w ogóle nie idziecie z tym językiem do przodu i jeszcze na dodatek macie spadki. Nie, to nie tylko Wy, tak po prostu wygląda ten proces nauki języka. I tyle. Poza tym jeszcze, nie patrzcie się na innych ludzi, bo to też może demotywować. I widzicie kogoś, kto bardzo dobrze posługuje się tym językiem i sobie myślicie, kurde, ja tam nigdy nie dojdę. Być może nie dojdziesz, być może dojdziesz prędzej albo później, kto wie. Ale ludzie nigdy nie patrzą na ten proces, który ktoś przeszedł, nie? Tylko na ten wynik końcowy im się wydaje, wow, super, jakieś specjalne w ogóle moce. Dlatego nie patrzcie nigdy na innych ludzi, tylko patrzcie na siebie, kiedy byliście na początku tej drogi. Zobaczcie sobie właśnie, jak mało umieliście wtedy i jak ogromne kroki już, jakich ogromnych kroków, jakby to powiedzieć, jakie ogromne kroki zrobiliście, jakich ogromnych rzeczy dokonaliście tak naprawdę już, żeby się znaleźć na tym poziomie, chociażby ten A2, nie? To już na tym poziomie B1, no to już są fajne rzeczy, tam już się dużo umie, dużo się umie powiedzieć, dużo zrozumieć, dużo napisać dobrze. I to jest ogromna różnica w stosunku do tego, co było gdzieś tam na samym początku, kiedy nie umieliście kompletnie nic, kiedy nic nie rozumieliście i nic nie umieliście powiedzieć. Także patrzcie zawsze sobie na ten Wasz początek. A jeśli nawet nie na początek, bo czasami o tym początku się coś już zapomina, jeśli ktoś się już uczy języka przez półtora roku na przykład, no to już też nie pamiętasz tak bardzo, co było na początku, ale może sobie przypomnieć, co było na przykład pół roku wcześniej i zajrzeć sobie do tych notatek i zobaczyć, kurde, jakie ja rzeczy zanotowywałam, przecież to jest takie oczywiste dla mnie teraz. I wtedy widać ten nasz progres i możemy sobie tak trochę dodać tej motywacji, że tak powiem. No, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie będziecie odpadać w przedbiegach ani na tym poziomie takim lekko średnio zaawansowanym, tylko że będziecie mieć tę siłę przebicia do tego, żeby uczyć się tych języków i żeby poznawać je coraz lepiej i lepiej.
Także jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pod filmem znajdują się wszystkie linki do mnie. Zapraszam do mnie na Instagrama. Jeśli chcecie sobie uporządkować wiedzę gramatyczną z języka angielskiego czy niemieckiego, to zapraszam do moich webinarów, jak uczyć się szybko angielskiego, jak uczyć się szybko niemieckiego. Są to webinary gramatyczne, gdzie układam tę gramatykę, pokazuję w logiczny sposób, jak można ją zrozumieć, tak żeby umieć ją stosować. No i oczywiście, jeśli przegapiliście sprzedaż mojego kursu, jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie, to możecie się zapisać również pod tym linkiem, pod filmem w linku na listę oczekujących i będziecie wtedy powiadomieni, kiedy ten kurs będzie znowu w sprzedaży. Także to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że było to interesujące dla Was i że w jakiś sposób Wam pomoże. Do zobaczenia wkrótce, uczcie się i pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Pa, pa!